Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, witam się z wami na samym początku tego obozu, ponieważ mamy jedno z zadań, żeby poklepać innym osobom mortki i chciałabym tutaj posprawdzać, z kim mogę takie oto treningi tutaj ewidentnie, ewentualnie poczynić. Dlatego chciałam tutaj zagadać z każdą osobą. Widzę, że jeszcze możemy porozmawiać co nieco z Tialgiem. Kim jesteś? Nazywam się Tialg. Przepraszam, z Tiago. Jestem członkiem załogi słynnego Corteza. Tak, to wiemy. Zajmuję się pilnowaniem, by do naszego obozu nie wchodził byle kto. Na szczęście, zazwyczaj same bagna są już wystarczającym straszakiem i nie kręci się tu zbyt wielu ciekawskich. Opowiedz mi o Cortezie. Opowiedz mi o Cortezie. Cortez to przywódca przystani i kapitan Loriety, statku, który widzisz za sobą. Tej rozwalonej łajby? Możesz mi dać wiarę, że kiedyś wyglądała znacznie lepiej. Wiele lat temu Cortez płynął nią po morzach i siał postrach wśród marynarzy, łupiąc porty i fregaty kupieckie. To nieustraszony wilk morski, który na swojej liście ma wiele zdobyczy. Mógłbym ci jeszcze długo o nim opowiadać, ale najlepiej będzie, jak sam się dowiesz od niego szczegółów. Oczywiście. Działo się coś? Nie, praktycznie nic. Ale to dobrze. Lepiej się nudzić, niż użerać z nieproszonymi gośćmi. Tak, to oczywiste. Dobrze, czyli... Słuchaj, tak sobie myślę. Chętnie bym trochę zarobił i mam pomysł, jak mógłbyś na tym skorzystać. Zamieniam się w słuch. Świetnie. Jakbyś chciał, to mogę cię nauczyć strzelania. Zarówno z łuku, jak i z kuszy. Sam przy okazji potrenuję. Zainteresowany? Więc będziesz mnie uczył, ale za pieniądze. Tak, ale spokojnie. Nie wezmę dużo. No i mogę ci też pokazać, jak otwierać zamki i pozyskiwać trofea. A to bardzo szybkie sposoby na zarobek. Tylko w kwestii łowiectwa musiałbyś znać jakieś podstawy. Nie chcę mi się ich tłumaczyć, ale za to opowiem ci o pozyskiwaniu sadła, żuwaczek, skurgadów i oprawianiu krwiopijców. Tak, oczywiście my już to umiemy wszystko. Tak, dokładnie. Strzelectwo raczej nie interesuje mnie, także no cóż, sprawdźmy tutaj, co mamy do zrobienia w tej okolicy. Mamy jeszcze parę miejsc do odwiedzenia, między innymi to z tą wielką areną. Hej, przyjacielu, zapomniałeś o mnie? Masz coś dla mnie? Nie tym razem. Nie, koniec z tym. Myślisz, że tak łatwo się wywiniesz, frajerze? Oj, rębacz. Pożałujesz, coś czuję tego. Dobra, dobra, oberwałam od niego solidnie. No. Dobra. No i pięknie. Dobra, wiem, że nie dobijamy Marvin. Chciałam, żebyś schował broń. Mamy od niego parę sztuk złota. Może wyleczymy się jakąś miksturką, żeby już nie przesadzać. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Zapomnijmy o wszystkim. To było takie małe nieporozumienie. Oczywiście. A tak przy okazji. Jak tam? Masz moje 20 sztuk złota? Co? Role się odwróciły. Dawaj kasę. No dobra, nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam. Ja jeszcze nie skończyłam z tobą. Podobno masz przy sobie sakiewkę Larego. Może mam, a może nie mam. Co cię to obchodzi? Lary chciałby ją odzyskać. No dobra, nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam. Okej, świetnie. Co słychać? Wszystko dobrze. Dopóki mam za co pić. Jasne. To co? Myślę, że możemy wejść teraz głębiej.
i spróbować jeszcze innym osobom obić mordki. Nie wiem, ile uda nam się dzisiaj zrobić, natomiast liczę na to, że będzie to sporo rzeczy. Tutaj mamy oczywiście tego orka i tą kobietę, z którymi nie możemy porozmawiać. A tutaj mamy na przykład Gregora, który cały czas pije. Czego u diabła chcesz? Znaczy, przepraszam, pali. No raczej nic u niego, a Morty? Czego u W sumie to chciałbym cię wyzwać na pojedynek. Na pojedynek? Gregor, słyszałeś? Masz coś nie tak z głową, młody? Zawsze chciałem przywalić strażnikowi. Mi się to parę razy udało. Dobra, chcesz się bić? Nie mogę ci tego zabronić. Daj znać, jak będziesz gotowy. Dobra, to się zapiszemy, zanim do niego zagadam i spróbujemy go pobić. Kurde, nie rozumiem, dlaczego ktoś o tej godzinie coś przybija młotkiem nade mną. Jestem gotowy. Walczmy. Tylko potem nie płacz, że za mocno. No, wyciągnij broń. Dawaj. Oj, stary. No. Dawaj. No, jeszcze to przeżył. Udało się. Mamy z niego wszystkie itemy. Wiecie co, ja bym się mimo wszystko wyleczyła czymś jeszcze. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. A bo co mi zrobisz? Chwila. Zaskoczyłeś mnie, młody człowieku. Masz niezły cios. Trzymaj, zasłużyłeś na kawał pieczystego. Świetnie. Dostaliśmy od niego szynkę. Dobrze. Myślę, że jeszcze możemy tutaj się przejść na ten skrawek, chociaż tutaj raczej nikt nie będzie chciał się ze mną bić. Coś czuję. Chociaż może Sol? Nie. No, pan rybak to na pewno nie. No i tutaj oczywiście Proximo też na pewno nic z tych rzeczy. Jasne. Super. Musimy zajrzeć tutaj do handlarza, ponieważ handlarz ma bardzo zajebiste rzeczy dla nas. I fajnie byłoby sobie coś kupić, szczególnie, że mamy dużo pieniędzy. Ogólnie poza odcinkiem przehandlowałam sobie część niepotrzebnych rzeczy z ekwipunku, dlatego mam więcej pieniędzy niż miałam. No, uzbieraliśmy około 1000 po otworzeniu wszystkich mieszków i zrobienia wszystkich rzeczy. To jest naprawdę dobry wynik, wydaje mi się. Czy tutaj na dole coś jest? Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o kuferki, no to na pewno przyjdzie taki moment, że zaczniemy wszystko rabować i otwierać. Może nawet którejś nocy nam się to uda zrobić. Dobrze, my teraz, zanim może tam pójdę, to chciałabym do tego handlarza jednak skoczyć. Jeszcze tutaj się rozejrzeć, czy kogoś nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. Dobrze. Tam na górze z chłopakami rozmawialiśmy. Tutaj jest Dan. Z Danem możemy zacząć oczywiście trening. Ale my pójdziemy przed siebie, ponieważ tutaj jest sklepikarz obok tej areny. I on może okazać się dla nas bardzo przydatny. Hej ty, zaczekaj chwilkę. Podejdź bliżej, przyjacielu. Na całym Archolos nie znajdziesz równie niesamowitych przedmiotów, co u mnie. Skąd bierzesz te przedmioty? Wiesz, jak to jest. Tutaj ktoś coś zgubi, tutaj pomacha się łopatą, a tutaj ktoś przywiezie cenne łupy i po pijaku wymieni je na kilka butelek grogu. Jasne, widzę, że mogę kupić pancerz. Lekki pancerz południowca, wydaje się być naprawdę fajny. Pokaż mi Natomiast nas interesują towary. On ma eliksir siły, to by na pewno była fajna rzecz i wydaje mi się, że się na niego skuszę. Ma amulet siły, z tego co mi się wydaje, a my żadnego amuletu pod siłę nie mamy i to jest ten amulet, więc również go kupujemy. Jeżeli chodzi o pierścionki, to ten pierścień potęgi byłby na pewno lepszy od tego, co mam. Pięściarza, maga, pożogi, tam tak, żelaznych kości, pirata, nowicjusza, odbicia, południowca i południowca, mistrza przywołań. Jeżeli chodzi o pierścionek, to myślę, że moglibyśmy się skusić na pierścień potęgi. I jeszcze możemy sobie kupić runę teleportacji oraz
Paska siły widzę, że ty nie masz raczej. Wydawało mi się, że masz. On ma też dwa przepisy, więc oczywiście kupujemy. Schemat na Morgenstern. No nie wiem, czy mi się to przyda. Wielki topór. Długa szabla, to podzręczność. Miecz pojedynkowy. To też podzręczność. Rozbijca znamy. Postrach kłód. No, to jest naprawdę fajna broń. Myślę, że kupujemy sobie projekt. No i to by było tutaj chyba na tyle. Mapa wyspy, bestiariusze, księgi do magii. Tutaj też już niczego. Wydawało mi się, że on faktycznie ma więcej tych wszystkich pasków. Ale wygląda na to, że mi się przywidziało. Ciekawy wybór. Sam nie wiem, co ten kamyk może robić. My wiemy. Jeden z majtków znalazł go podobno zaraz za palisadą obozu. Może tobie uda się coś ustalić. Mhm, dobrze. Wpis do rąk teleportacyjnych. Tutaj. Co jest za tymi kratami? Miejsce dla uczestników turnieju. Nie bój się, nie będziesz miał okazji zobaczyć, jak wygląda od środka. Co mogę tutaj znaleźć? Pod trybunami jest specjalna klatka dla różnych bestii. Co prawda, od dawna nie była używana, ale podobno tym razem Cortez z Proximo wymyślili coś specjalnego. Ciekawe. No mi się wydaje, że raczej będziemy brali udział w turnieju. No cóż. Dobrze. No co? Jeszcze sprawdzimy tutaj na szybko, czy coś tutaj można oczywiście znaleźć. Pirat. Ale zanim, to jeszcze byśmy sobie tutaj przeorganizowali całe nasze EQ. Aha, ja mam aktualnie pas do siły, dobrze. Żywotności pierśni sobie zmieniłam, bo okazało się, że mam lepszy. Mamy oczywiście amulet siły 8 oraz pierścień potęgi. I teraz do miecza Aleny brakuje nam 8 siły. Mamy jeszcze eliksir, więc pijemy. I w sumie okazuje się, że są dwa miejsca, gdzie możemy znaleźć potrawki, które nam dodadzą plus 3 do siły. Jedna jest w winnicy Valerio, w miejscu, gdzie przebywa Holdwig, a druga jest w miejscu, gdzie jest magazyn gildii Araxos. My mamy klucz do tego magazynu, ponieważ ukradłam go Kowalowi, który tam się znajduje. Już zapomniałam, jak się nazywa niestety. Natomiast no tak to wygląda. My możemy się teraz tutaj rozejrzeć. Z tego, co mi się wydaje, to raczej będą tutaj same randomy pewnie. Ale myślę, że warto sprawdzić. Tak, tutaj są wszędzie piraci. A tutaj? Nie wiem, czy można być... Homer! Ej, ty! Jeżeli nie dasz mi spokoju, to Dinkel pobije nas obu. Okej. Ej! Jeżeli nie... Dinkel, tak? Pirat. Dinkel? Kim jest Dinkel? To chyba ten gościu, który tutaj ćwiczy, coś czuje. Tak. Ej, ty! Widzę, że trudna kradzież przed nami. Kim jesteś? Jestem Dinkel. Kiedyś byłem bosmanem na pokaźnym okręcie pirackim, a teraz jedyne, co mi zostało, to ta paskudna chata. Siedzę tutaj od wielu tygodni i chyba z nudów umrę, zanim w końcu trafi się okazja, by znowu wyruszyć w morze. Czemu Homer sprząta twoją chatę? Bo wie, że jeśli nie będzie tu czysto, to berwie po głowie. Jest twoim niewolnikiem? Można to tak nazwać. To coś w rodzaju pamiątki z czasów, gdy jeszcze pływałem po morzach. Dorwałem go na jakimś okręcie handlowym. Ostatnio nawet naprawił mi dach w chacie. Chyba był dawniej cieślą czy coś takiego. Miło jest mieć kogoś, kto zadba o twoją chatę, gdy jesteś na polowaniu i wracasz prosto z bagien w zabłoconych buciorach. Mhm. My oczywiście znamy Homera z Gothica jedynki. To jest ten, któremu pomagamy pozbyć się topielca spod tamy. Zapłacę za jego życie, zapomnijmy o tej sprawie, musisz go wypuścić. Musisz go wypuścić. Oszalałeś? To mój niewolnik. Jeśli nie chcesz zaraz mu pomóc w sprzątaniu, to lepiej stąd spadaj. Zapłacę za jego wolność. Nie wypuszczę go za mniej niż 2000 sztuk złota.
Zapomnijmy o tej sprawie. Okej, możemy go wykupić. Ciekawi mnie, czy on ma coś na ten temat do powiedzenia. Zadanie się nazywa Ucieczka. Tinkle tak łatwo mnie nie wypuści, ale dziękuję, że próbowałaś. Zadanie się nazywa Ucieczka, jest to nawiązanie do jednej z modyfikacji do Gothica. Jakoś dam radę cię stąd wyciągnąć. Tylko nie próbuj go pobić. Facet jest tutaj powszechnie lubiany, a jeżeli coś mu się stanie, to będę pierwszym podejrzanym. Gdybyś rzeczywiście chciał mi pomóc, to upozoruj, że idziemy coś naprawiać w innej części przystani. Wszyscy wiedzą, że byłem cieślą i znam się trochę na budownictwie. A co dalej? Będziesz musiał samemu coś wymyślić. Ja nie wiem, jak przejść obok wartowników. Mhm. Wszystko w porządku? Może i nie wszystko, ale odkąd ktoś się zainteresował moim losem, jest trochę lepiej. Okej, okay, dobra, Dinkiel. Okej, okay, czyli tutaj nie robimy niczego takiego. Co mówi mi dziennik w takim razie, jeżeli chodzi o tego questa? Homer zaproponował mi plan ucieczki. Chciałbym zabrać go gdzieś do innej części przystani pod pozorem naprawienia któregoś z budynków. Najpierw będę musiał znaleźć jakieś nieuczęszczane miejsce na terenie przystani. No wydaje mi się, że to będzie to miejsce z teleporterem. Ja poza odcinkiem znalazłam to miejsce, więc myślę, że za chwilę się tam oczywiście udam. W sumie ono jest tutaj za palisadą dosłownie. Więc wydaje mi się, że możemy sobie tędy przejść i pokonać parę bagiennych szczurów, które się znajdują za palisadą. Chodź tu, paskudo. Ojejku. Przez chwilę mi kryt nie chciał aż wejść w niego. Ale miło, że sobie popływał z nami. Witam cię serdecznie. No, trochę gryzą, trzeba przyznać. No, ale dobrze. My pójdziemy sobie odszukać teleport, oczywiście. Mamy teraz runę teleportacyjną. Jak widzicie, on się znajduje w tym oto miejscu. No, wydaje mi się, że to jest mało uczęszczane miejsce na przystani. Tak, mamy wpis do zadania ucieczka. Naprawa zewnętrznej palisady brzmi jak sensowne zadanie. Tylko jak można uciec z tego miejsca? Muszę dokładnie rozejrzeć się po okolicy. Wszystko zaczyna się układać w sensowny plan ucieczki. Przeprowadzę tutaj Homera pod pozorem naprawienia palisady, a później ten ucieknie używając teleportacji. Będę potrzebował oczywiście jakiejś runy, która przeniesie go do miasta. Akurat mam przy sobie runę prowadzącą prosto do miasta. Mogę wracać do Dinkiela. Muszę być pewny siebie i przekonujący, jeśli ma uwierzyć w moją historię. Tylko ja mam takie pytanie, jeżeli ja mu dam runę, to ja jej już nie dostanę, prawda? Czy jak to działa? Bo, no wiecie, ja kupiłam tę runę dla siebie, tak? Żebyśmy mogli tutaj się łatwiej dostać. A czy wiecie, zawsze można po prostu go wykupić za 2000 sztuk złota i mieć to z głowy. No nie wiem, wydaje mi się, że przydałoby się nad tym zastanowić jakoś głębiej. My teraz powinniśmy, wydaje mi się, przejść do karczmy, bo być może tam jeszcze będzie ktoś, z kim będziemy mogli zawalczyć. Także spróbujmy tutaj porozmawiać z ludźmi. Fox? Hej. No z Foxem to może nie za bardzo. Przy okazji, Larry, mam twoją sakiewkę. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale, ale chyba wolę nie znać szczegółów. Tak czy inaczej, chętnie się z tobą podzielę. Dobra, trzymaj. 600 ekspa. Dzięki. Proszę, masz tu trochę złota jako nagrodę. Równy z ciebie gość. Super. Lutniarz, no to raczej nie będzie chciał się ze mną bić. Ivy na razie nie chce z nami rozmawiać. Ej, czekaj. Podobno ktoś widział, jak sprałeś naszego dzielnego Rodrigo. No. Może. Jestem w szoku. Sprawiałeś raczej wrażenie mizernego. Wiesz co? Ja też mam ochotę rozruszać kości. Co takiego? No nie daj się prosić. Mały pojedynek. Słuchaj, jak wygrasz, to dostaniesz ode mnie spory mieszek złota. Co ty na to? No, brzmi nieźle. No, w sumie czemu nie? Wspaniale. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. No to łap za broń. Łap za broń. Będziemy się bić. Ha, w końcu. Będą z ciebie ludzie. Za mną. Oczywiście wyjdziemy na główny plac, żeby nie było, że się bijemy na środku karczmy, bo to tak nieładnie.
Wiecie, niby dużo miejsca, no ale jednak ona nie jest od tego. No raczej z panem nowicjuszem to się bić nie będę. No oczywiście, że nie. No wyciągaj broń, tylko się postaraj. No, chłop wali z broni dwuręcznej. Chociaż nie jest jakiś bardzo silny. No. No, prawie mnie sprał, nie żeby coś. Natomiast miażdży deski używał. W ogóle tak przy okazji to ja mam ten plan przecież do przeczytania tej broni całej. Zobaczymy następnym razem. Postrach kłód oczywiście. Rozumiem. Niech mnie Beliar uszczypnie. Naprawdę masz talent, chłopcze. Nie myślałeś o udziale w turnieju? Zrobiłbyś furorę. Trzymaj, należy ci się mała nagroda. Może spróbuj się zmierzyć z Danem. Okej, okay, no Dan już będzie trudniejszy. Dobrze. Skorzystajmy na początek z łóżka przede wszystkim. Spróbujmy coś załatwić. Dan będzie ostatnim naszym przeciwnikiem. Oczywiście my z nim walczymy po to, żeby dostać się na turniej i żeby dostać fajną zniżkę od Proximo. Proximo się tak chyba nazywa, prawda? Jeżeli chodzi o Dana, to mam na niego taktykę. Ogólnie muszę wam się przyznać, że nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ za pierwszym razem coś mi się popsuło. Natomiast za pierwszym razem wykupiłam właśnie Homera, a teraz pomyślałam sobie o tym, żeby jednak go nie wykupywać, ale się zająć nim tak po prostu. Jeżeli chodzi o Dana, taktyka jest dobra na prawo i lewo i liczymy, że wyjdą nam kryty. Ej, ty. Bo ty jest naprawdę odpalony. Podobno można odbyć z tobą pojedynek. Hej, dzieciaku, powoli! Może się najpierw przedstaw. Powiedz, co tu robisz i dlaczego chcesz dostać ode mnie po mordzie? Jestem Marvin. No cóż, nikt sobie sam nie wybierał imienia. Chcę zdobyć szacunek. No, trudny cel sobie obrałeś. Jesteś pewien, że nie wolisz zrobić czegoś prostszego? Na przykład zabić trolla? Zobaczymy, kto tu dostanie po mordzie. Oho, bitny chłopczyk z ciebie. Dobrze, lubię takich uczyć życia. Wyzywam cię na pojedynek. Chyba nie odmówisz sprania takiego słabeusza. Cóż, nie ukrywam, miło było komuś porachować kości. Rozbawiłeś mnie. Słyszałem, że dałeś wcześniej po mordzie kilku osobom w przystani. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Trzeba ci pokazać, jakie prawa tu obowiązują. Mhm. Możemy zaczynać. Twoja wola. Zatańczymy. Dobrze, chodź ze mną. Oczywiście. Idziemy za nim, oczywiście. O Boże. Ale powiem wam wprost, to nie będzie miłe. Ja coś czuję, że za pierwszym razem nam się to nie uda, tak jak mi, za pierwszym razem. Lepiej sobie już wyciągnąć broń, bo nikt się o to nikt tak nie sapie. No, pokaż, czego się nauczyłeś. Dobra, będziemy robić lewo-prawo, tak jak mówiłam. O Jezu, teraz to widzę, że... O, nie wstrzeliłam się, plus za pierwszym razem nie wszedł mi kryt. Dobrze by było się do niego jeszcze bliżej przysunąć, ale jak widzieliście, gra mi nie pozwoliła tego zrobić, więc się zrobił młyn. No ale dobrze, spróbujmy w takim razie jeszcze raz. Ogólnie to przydałoby się wrócić do miasta i właśnie załatwić tę sprawę z tym magazynem na przykład. No i do winnicy Valerio. Teraz mamy teleport, więc moglibyśmy to zrobić. Nie wiem, co będzie w przypadku, jakbym Homerowi to oddała. Czy on potem mi na przykład zwróci ten teleport w mieście? Chociaż moment, ja mu wtedy daję teleport do miasta, tak? A nie dowiecie. No, pokaż, czego się nauczyłeś. Dobra, będziemy próbować, tak jak mówiłam. A może spróbujemy tak klasycznie? Oj, stary, będzie trudno. Nie ma opcji. Ja pierdzie... Nie ma opcji w ogóle. Jakim cudem mi się to za pierwszym razem udało, to ja tego nie rozumiem. Znaczy, za pierwszym, za drugim razem mi się wtedy udało. Za pierwszym też dostałam takie wciry. Natomiast to jest wykonalne. Ewentualnie musielibyśmy rzucić na niego jakąś bryłę lodu i wtedy byłoby w ogóle po sprawie.
ale to będzie kłopot. Albo uciec do wody na przykład i potem spróbować coś z tej wody wykminić oczywiście. Jak to wygląda, jeżeli ja sobie na przykład wskoczę tu w wodę, to on raczej zdąży mi przypierdzielić, nie? A jakbyśmy tak zagadali do niego, o matko. Z tej perspektywy. Chyba gra mi nie pozwoli w ten sposób, no nie? Dobra, jakbyśmy tak sobie właśnie taką bryłę lodu gdzieś wyjęli, no nie? Tylko ja już chyba nie mam bryły lodu, coś mi się tak wydaje. Ale wir też powinien go ładnie zestunować, ewentualnie możemy na niego rzucić spowolnienie. Chociaż no, ono trwa tylko... A nie, dobra, trwa minutę. To w sumie nie jest wcale tak źle. Lodowa lanca, no to mi raczej już nic za dużego nie da. Pięść wichur właśnie ewentualnie, chociaż nie, wątpię. Stary, bo ja mam teraz taką rozkminę życia. Czy ja jestem w stanie to zrobić w taki sposób? Bardzo wątpię. Musielibyśmy zrobić test. Jak szybko jestem w stanie się tu... Dobra, szybko jestem w stanie. Dobra. Dobra, wezmę ten węgiel. O. No. Dobra, i w tył zwrot. O matko, szybciej. Dobra, chłop się zepsuł na dole. Siedem? Tak, mamy spowolnienie. Spróbujmy się zapisać jeszcze raz. Niestety nie mam bryły lodu, nie? No, tylko chciałabym móc go uderzyć, oczywiście. Kurna, no jakim prawem chłop mnie zabił, jak ja go spowolniłam, nie? Ja pierdzielę. Nie wiem, czy lepiej jest go uderzać przód, czy lepiej na boki. Przód, jakby lewo, prawo wchodzi chyba częściej kryt. Ale spowolnienie to jest dobry pomysł. To trzeba przyznać, że naprawdę czar jest dobry. Co prawda da się przy nim dalej umrzeć, no cóż. Kurde, nie myślałam, że będę tak kombinować, bo naprawdę, jakbyście zobaczyli, co mi się wtedy udało na tamtym odcinku zrobić, to byście byli po prostu w szoku. Dobra, ja bym zrobiła tak, że go wymanewrujemy. Dobra, lepiej będzie chyba prawo-lewo, znaczy do przodu. Tak. Dawaj, dawaj, Marvin. Dziękuję. Udało się. No, to było trudne. Trzeba się będzie troszeczkę podkoksić jednak. Dobra, napiję się takiej większej. A nawet dwóch. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Okej. Okay. O, bracie! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Gdzie się tego nauczyłeś? Dzięki za miły trening. Cholera! Przez miesiąc będę o tym mówić. Albo dłużej. No okej, okay, świetnie. Udało nam się to zadanie wykonać. To co? Myślę, że teraz możemy pokminić z Homerem tutaj sprawę. Naprawdę nie wiem, czy lepiej jest go właśnie zapłacić za niego, czy go faktycznie w ten sposób wyprowadzić. No nie, spróbujmy go wyprowadzić. Homer. Chyba do ciebie muszę się z tym udać. Nie, musimy do Dinkla wyjść tą propozycją. Na to wychodzi. Hej, ty. Muszę na chwilę pożyczyć Homera. A to niby czemu? Cortez kazał mu zająć się naprawą palisady przy jego chacie.
No tak. Słyszałem, że od czasu do czasu wlatują tam te śmierdzące trutnie. Skąd mam być pewien, że to naprawdę on cię tu przysłał? Macie chociaż jakieś narzędzia do pracy? Mam tu narzędzia dla Homera, ale jeśli chcesz, to możesz sam zapytać Corteza. Dobra, bierz go. Chociaż jak tak sobie teraz myślę, to chyba przejdę się tam z wami, dla własnego spokoju. Ruszajmy. Spokojnie. Tak tylko cię sprawdzałem. Homer, mają dla ciebie robotę przy palisadzie. Tylko niech cię tam nic nie zeżre. Masz jeszcze chatę do wysprzątania. Okej. Idziesz za mną, rozumiem. Tak, świetnie. No nie wiem, czy to dobry plan, czy niedobry, ale na pewno quest to quest. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj uda nam się załatwić tą sprawę z winem. Byłoby w sumie fajnie. Albo chociaż wyjść na bagna i spróbować troszeczkę poekspić, bo wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić. Na pewno. Dobrze, wiadomo, że z Homerem nie mogę iść przez palisadę tak, jak ja sobie tam wlazłam, tylko musimy przejść się naokoło. Dobrze, wydaje mi się, że wszystkie questy mamy zakończone, te, które się dało. Ewentualnie mamy ten... A wy dokąd? Czy to nie jest ten niewolnik Dinkera? Cortez zlecił załatanie palisady przy jego domu. Skoro sam Cortez sobie tego życzy, tylko nie próbujcie żadnych sztuczek. Mhm, oczywiście. No, cóż. Nie wiem, czy to się dobrze skończy. Raczej wątpię w to. Natomiast jak już wybrałam tę drogę, no to trudno. Zobaczymy. Skoro jesteśmy na miejscu, to możemy chwilę poudawać, że nad czymś pracujemy. Tylko uważaj, żebyś nie uderzył się w palce. Spoko, stary. Nie ma problemu. Dobra, no to w takim razie pobijmy trochę desek. Człowieku, nie będę przepływał połowy wyspy tylko po to, by zostać zjedzonym przez jakiś monstrum w wodzie. Chodźmy pod tę palisadę. Dobra, to co to za plan? Jak zamierzasz mnie stąd wyciągnąć? Może oddamy mu do kapliczki Adanosa? Kurde, nie wiem gdzie wolę. Do Inosa mu oddam. Mam tutaj runę teleportacyjną do miasta. W ruinach obok znajduje się krąg, z którego możesz skorzystać. Runy teleportacyjne! Ja się nie znam na magii! Spokojnie, już ich używałem. Wszystko będzie w porządku. Wygląda na to, że nie mam większego wyboru. Dobra, dawaj ten kamień i widzimy się w mieście. Mhm. Okej. No i co dalej? Homer użył kamienia. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, za jakiś czas pewnie trafimy na siebie w mieście. Teraz muszę wymyślić jeszcze jakieś kłamstwo dla Tiago i Dinkiela. No, będzie trudno. Nie wiem, można powiedzieć, że nagle gościu wyciągnął teleport i się tepnął. No, nie wiem. Ale będzie przyps. A gdzie ten mały? Zapomnijmy o całej sprawie. Dobra, nie moja sprawa. Będziesz się tłumaczył przed Dinkerem. Okej. Dziwi mnie to, że wszyscy wypowiadają jego imię różnie, inaczej. Wiecie, no nie ma sensu mówić, że gościu umarnie. Gorzej będzie z tamtym typem. Ewentualnie mu pobijemy po prostu ryjek i będzie super, nie? Wiecie, ja Dana pobiłam. W sensie dobra, może i użyłam czaru, ale byłam w stanie normalnie wcześniej to zrobić bez użycia żadnych sztuczek magicznych, więc jest dobrze. Zresztą podobno tutaj na arenie w przyszłości, jak będziemy brali udział w turnieju, to można korzystać z magii, jest to nawet w sumie trochę wskazane. Dobra, zapisujemy się przed typem, bo coś czuję, że chłop to mi chyba urwie głowę. I nie tylko głowę.
Gdzie mój niewolnik? Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Homera zeżarły węże błotne. Chyba sobie żartujesz. Ja mam w to uwierzyć? Cortes powiedział, że osobiście wypłaci ci rekompensatę. Naprawdę tak powiedział? Cholera. Szkoda niewolnika. Ale Cortes potrafi być naprawdę hojny. Może jednak nie wyjdę na tym tak źle. On w to tak po prostu uwierzył? Ucieczka. Dinkel ponownie uwierzył w moje kłamstwa. Nikt nie powinien już więcej szukać Homera. Teraz pozostaje mi jedynie rozejrzeć się za Homerem, gdy już będę w mieście. No jasne. W sumie nawet moglibyśmy się teraz udać do miasta. Tak jak mówię, skoro już mamy runę teleportacji, to na spokojnie możemy się teraz tam udać i zakończyć questa. Przy okazji właśnie możemy udać się też do winnicy Valerio i na przykład sobie właśnie ukraść tą potrawkę do siły. W sumie byłoby to wcale nie głupie. Fajnie by też było sobie wykuć ten nowy miecz. Oczywiście. No wydaje mi się, że za niedługo w sumie będę w stanie założyć na przykład ten... Nie, wypiłam miksturę. Miecz Aleny. 5 punktów mi do niego brakuje, więc na spokojnie go wtedy założymy. My tymczasem pójdziemy skorzystać z kręgu teleportacyjnego. Wydaje mi się, że jak będziemy tutaj wracać, to raczej nie teleportacją, tylko wrócimy sobie w sposób, wiecie jaki, na piechotę mi się wydaje, bo przy okazji będziemy mogli sobie wtedy poekspić. Kapliczka Adanosa. Przy okazji oddamy tutaj runy, bo mam ich parę. To chyba Laudus ich potrzebował. Tak, mamy dwie. Piorun i Lanca. Ogólnie to... Coś chciałam wam powiedzieć i mi wypadło z głowy. Ach tak, warto jest teraz sprawdzić na nowo... Goniec, Marvin? Zgadza się. Zdaje się, że masz jakąś sprawę do obgadania z Lorenzo. Okej, dobra, to pójdę do niego. W takim razie... ogólnie okazuje się, że tutaj w Kronikach Mertany mamy na nowo nowe ogłoszenia na tablicy ogłoszeniowej, chyba co rozdział, więc tych zleceń na przestępców będzie tylko i wyłącznie więcej. Ja myślałam, że będzie ich tylko 6, natomiast okazuje się, że no dużo więcej ich jest. Przejdziemy sobie tędy i zobaczymy, co uda nam się. Koniec, Marvin. Zgadza się. No. Pytał o ciebie jakiś więzień. Mówił, że natychmiast musi się z tobą zobaczyć. Jak mu tam było? A, Homer! Więzień? Jak to więzień? Ucieczka. Homer trafił do więzienia? Cholera, muszę to sprawdzić. No to się narobiło. Dobra, gdzie było więzienie? Zapomniałam kompletnie. Gdzie tu jest więzienie? Tutaj jest Korum. To mnie raczej nie interesuje. Winston. Tu nie, ja byłam w więzieniu, ale oczywiście zapomniałam, gdzie to jest w ogóle. Ach, tutaj było, no tak. Tutaj i na dole. Nie będziesz mi przeszkadzał? Nie. No to kurde, ja nie wiem, co się teraz stało. A tu jest Alder, dobra. Osip, kim ty jesteś? Nie mam pojęcia. Gdzie jest Homer? Może tu gdzieś? Ci dranie nie dali mi nawet chwili na wyjaśnienia. Zanim się obejrzałem, byłem już za kratami. Wyjaśnimy Roderichowi, że to jedno wielkie nieporozumienie. Wiesz co? Daj mi już lepiej spokój. Nie zrozum mnie źle. Jestem bardzo wdzięczny za twoją pomoc. Sam plan też był niczego sobie.
ale ty po prostu przynosisz pecha. Mówił ci to już ktoś? Wolę nie ryzykować, że twoja następna interwencja zakończy się moją śmiercią lub czymś jeszcze gorszym. Posiedzę tu trochę i pewnie mnie wypuszczą. Przecież nic takiego nie zrobiłem. Najważniejsze, że nikt mnie już nie wykorzystuje do niewolniczej pracy. What the hell? Okej, okay, mamy to zakończonych. Homer został wrzucony do więzienia zaraz po pojawieniu się w mieście. W jego oczach i tak jest to znaczna poprawa sytuacji po długotrwałym byciu niewolnikiem w przystani. Prosił, abym nie próbował już mu więcej pomóc. Jego zdaniem przynoszę pecha. Jeśli uda mi się odzyskać runę od któregoś ze strażników, to przynajmniej ja wyjdę z tej sprawy obronną ręką. No, jak na złość ten strażnik gdzieś poszedł, tak? No runa by się przydała akurat, to nie ukryję. Hej! Okej, okay, wy mi nic nie powiecie. Czyli co, to są ci strażnicy, którzy mają imię? Czego? Kradzież mieszka. Gulasz z dzika na winie, okej, okay, fajnie. A to może Roderick mi coś pomoże jednak na przykład na ten fakt. To twój kumpel? Skonfiskowaliśmy przy nim kilka ciekawych rzeczy. Może chciałbyś je odzyskać? Mam jeszcze za nie zapłacić? Dawaj te rzeczy. Pierścień pirata miał przy sobie. No dobrze, okej. Okay. Kim ty jesteś? Dlaczego tak tutaj przesiadujesz? Wreszcie ktoś chce mnie wysłuchać. Wiele dni temu zaginęła moja córka. Dalej utrzymuję porządek w jej kąciku w domu. Pewnego dnia Lena po prostu wyszła za miasto i ślad po niej zaginął. Pamiętam, że była w swojej ulubionej sukience. Pięknie w niej wyglądała. Straż podobno przetrząsnęła całe miasto. Ale wszystko na nic. Żadnych śladów. Zatrudniłam nawet tropiciela. Ale ten zniknął jak kamień w wodę z wszystkimi moimi oszczędnościami. Nie umiem sobie z tym poradzić. Jedyne o czym myślę, to gdzie może się teraz spodziewać. No my chyba wiemy. Mnie też porwano kogoś bliskiego. Mógłbym rozejrzeć się przy okazji za twoją córką. W takim razie cieszę się, że na ciebie trafiłam. Wszyscy powtarzają mi, bym nie miała już nadziei. Ale matka nigdy nie pogodzi się ze stratą swojego dziecka. Wrócę, gdy tylko coś ustalę. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Oprowadzona. Ona prawdopodobnie siedzi w przystani. Tak, widziałem jakąś dziewczynę zamkniętą w klatce. Kto wie, czy to nie Lena. Gregor nie chciał mi wtedy powiedzieć nic więcej. Może Oskar będzie coś wiedział. Mamy nowe zadanie. Wśród łotrów. Okej. Okay. Mieliśmy chyba o tego trupa w ogóle zapytać w karczmie. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że to byłoby na tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. W kolejnym zaczniemy sobie od udania się do tych miejsc, gdzie możemy znaleźć bonusy na siłę. Spróbujemy sobie wykuć lepszą broń, chociaż no ja na razie jej oczywiście nie założę, ponieważ jest ona zbyt dla nas postrach kłód. Ja mogę ją oczywiście wykuć, ale no nie założymy jej jeszcze. Tak czy inaczej, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!